Lustro dla wszystkich zakochanych. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy. Dzisiaj lustro dla Was. Dla Was i dla Waszych osób ukochanych. Zobaczmy, co pokażą karty, jaką historię dzisiaj przekażą. Karty Tarota i Lenormanda. Zapraszam serdecznie również, komentujcie, napiszcie mi, czy to lustro rezonuje z Wami. Zapraszam Was również do subskrypcji, jeśli jesteście pierwszy raz nowi tutaj na moim kanale. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji. Dostaniecie wtedy wszystkie moje wróżby kolektywne dla Was, premierki codzienne, horoskopy i tak dalej. Zapraszam oczywiście wszystkich potrzebujących na wróżby indywidualne, które odbywają się przez WhatsApp lub Messenger. Napiszcie do mnie e-maila i ja Wam odpiszę o warunkach oczywiście takich wróżb indywidualnych. Kochani Państwo, więc dzisiaj będziemy w tej chwili zaczynać. Jeszcze chciałam tylko ogłosić, że w poniedziałek jest pełnia księżyca. I w pełnię księżyca, kochani Państwo, przyciągamy miłość, szczęście i dobrobyt. I w poniedziałek będę robiła rytuał przyciągający szczęście, miłość i dobrobyt oraz wróżby live na moim kanale. Zapraszam Was już teraz serdecznie na wróżby live o godzinie 19 w poniedziałek. Wróżby będą na żywo, będziecie mogli zadawać pytania na czacie, oczywiście za kupnem znaczka. Także zapraszam Was w poniedziałek. To będzie teraz 16 maj o godzinie 19. I zaczynamy. Karty już leżą, posegregowałam, wyciągnęłam, to znaczy wyleciały mi same karty. Teraz wyjaśniam, jakie są strony. Więc tak, strona lewa, tutaj ta, to Wy, osoba pytająca, Wasze myśli, uczucia i zamiary. Strona prawa, to Wasza osoba ukochana, jego lub jej, czyli osoby ukochanej, myśli, uczucia i zamiary. Środkowa karta, co Was łączy, jakie myśli, uczucia, zamiary Was łączą. I zaczynamy od Was oczywiście. Wasze myśli. Wasze myśli to as kielichów i królowa kielichów. Wow, jakie przepiękne macie myśli. Więc tak, as kielichów to oczywiście szansa na nową miłość. Myślicie, że jest jeszcze szansa, by tę relację uratować, by coś się znowu obudziło, narodziło, żebyście poczuli znowu z Waszą osobą ukochaną miłość, tak? Wibracje romantyczne. Coś nowego planujecie, chcecie, pragniecie. Królowa kielichów to oczywiście królowa, osoba, Wy, które idziecie za głosem serca, patrzycie sercem. Emocje są dla Was ważne, te przeżycia miłosne są dla Was najważniejsze wręcz. I wiecie, jak sobie radzić z takimi zmianami emocjonalnymi. Teraz jesteście bardzo wrażliwe, czujecie, że być może między Wami a partnerem, osobą Waszą ukochaną, może coś się znów pięknego narodzić, zacząć. Tego oczywiście też pragniecie, o tym myślicie. Co myśli Wasz partner? Wasz partner również as pentakli. As pentakli, czyli nowy początek, czegoś stabilnego. Chciałby, by między Wami zaczęło się coś nowego, ale stabilnego. Szuka stabilizacji, tak? Nowe plany ma, by realizować z Wami. Ale jednocześnie siódemka
W siódemka buław mówi, że pomimo to, że chciałby z wami realizować nowe plany, jakąś nową stabilność, to jest pasywny. Pasywny i w siódemce buław wyznacza granice, żebyście go nie zraniły, ponieważ boi się być zraniony znów. Jest w dobrej pozycji, nie wiem, pracuje, jest zajęty, nie walczy o ten związek za wszelką cenę, jeśli nie musi. Jest raczej pasywny, pokazuje się jako pasywny, więc to być może przeszkadza. Tutaj jest taką negatywną jakby sprawą, że on nie za bardzo aktywnie tutaj energicznie walczy o tą relację, ale ma plany i pomysły na coś stabilnego z wami. Przechodzimy teraz, kochani, do drugiego poziomu, czyli wasze uczucia. Co czujecie? Wy jako osoby pytające, siła. Siła i osiem mieczy. Siła to myśl, znaczy wiecie, że dla tego związku emocjonalnego, dla tej relacji musicie mieć dużo siły, by włożyć też dużo ciężkiej pracy w tą relację, tak? Mozolnej pracy, która być może was, przepraszam, tej rzeczy mam do kamerki, was przeciąża. Czujecie się tutaj emocjonalnie zablokowane, jakby w klatce, tak, uczuciowej. Boicie się wyfrunąć z tej klatki. Siedzicie w swojej klatce mentalnej. Tutaj jest znowu 8 mieczy, czyli 8 mieczy to pułapka właśnie, klatka, pułapka mentalna, że wierzycie w coś, że musicie na przykład zostać w tej klatce, że musicie się dystansować. Macie jakby wasze uczucie, wasze serce w klatce. Nie możecie uwolnić się z tej klatki waszej i po prostu jakby wyluzować, dać szansę jeszcze tej relacji. Nie wierzycie może w tą relację, macie negatywne myśli, jesteście rozczarowane, smutne, załamane wręcz, lub wasze jakieś, nie wiem, priorytety, tutaj reguły, wartości nie pozwalają wam pójść na całość, spróbować jeszcze raz. Wiecie też, że ta relacja jest za ciężka, że potrzebuje ta relacja rzeczywiście wkładu ogromnej pracy, która może was przeraża. I siedzicie tutaj znowu też pasywnie, widzicie pasywnie w tej klatce. Zastanawiacie się, myślicie, macie negatywne myśli i nie pozwalacie otworzyć się tej klatce i po prostu wyfrunąć, tak? Na wolność. Czyli nie pozwalacie na to, by ta relacja się rozwinęła. Są tutaj ogromne blokady w waszym sercu, w waszej mentalności, w waszych emocjach. Blokady, które blokują rozwój tej relacji, tego partnerstwa. Co czuje wasz partner? Wasz partner wierzy ciągle, że jeszcze będą jakieś dobre rezultaty tego związku, że jeszcze ten związek się powoli, ale dobrze rozwinie, że jeszcze on ma czekać, wy może się zdecydowały i byście się zdecydowały i byście, no nie wiem, żeby ta relacja jeszcze się jakoś pozytywnie tutaj rozwinęła. Widzimy drzewko szczęścia, które wznosi się, unosi, rośnie. Więc ten partner jakby czeka jeszcze na dobry czas, na lepsze czasy, by ta relacja jeszcze tutaj w pełnej krasie rozkwitła się, tak? Rozkwitnęła. I on podziwia was, szanuje, podziwia, jakby czeka na waszą decyzję, obserwuje was też. Cały czas jesteście jakby tutaj obiektem jego zainteresowań. Emocjonalnie jemu bardzo tutaj się podobacie. Karta trzech monet oczywiście mówi o uznaniu przez partnera. On was emocjonalnie bardzo tutaj adoruje, uznaje, ma podziw dla waszej osoby, waszej, nie wiem, osobowości, atrakcyjności i chciałby zrealizować z wami jeszcze te swoje ukryte jakieś plany. I czeka cierpliwie. Ma nadzieję, że jeszcze nadejdzie lepszy czas, gdzie to wszystko rozkwitnie, tak? Teraz przejdźmy do trzeciego poziomu, czyli wasze zamiary. Twoje zamiary, osoba pytająca, to 7 monet i as buław. Wow, czyli
Siedem monet to oczekiwanie po zasianiu ziarń. To jest ta sama karta, kochani. Siedem monet to jest ta sama karta. Wy macie to w zamiarach, w planach, a wasz partner, czyli osoba, o której myślicie, ma to w sercu. Czyli te karty są takie same. Ja mam różne talie tarota. Posługuję się dzisiaj dwoma różnymi taliami tarota, ale są tak samo pięknie, malowniczo, artystycznie tutaj te siedem pentakli przekazane. Czyli czekanie, widzicie, siedzi na drzewie i czeka na rezultaty zasianych plonów. Czyli tutaj oboje czekacie, co wykluje się z tych ziarenek, z tych posianych ziarenek tej relacji. Czekacie cierpliwie, że jeszcze przyjdzie lepszy czas, tak, dla tej relacji. Tutaj As Buław mówi też o tym, że czekacie, czekacie, ale widzicie wy w planach, w przyszłości szansę na to, by wasze działania jeszcze poszły w dobrym kierunku, by ratować tą relację lub odbudować tą relację, by ta relacja jeszcze rozwinęła się przepięknie, romantycznie. I tutaj macie dziewięć. Widzicie as, buław i dziewięć buław od razu, jako karta w przełożeniu talii. Dziewięć buław mówi o no, troszeczkę rezygnacji takiej, nie wiecie właśnie, czekacie, z jednej strony oczekujecie, z drugiej strony jesteście wy i partner pasywni i macie taką rezygnację przez to, że nic się jakby nie wydarza, nic się nie dzieje, nic się nie rozwija, nic nie ma tutaj dobrego rozwoju, ale czekacie, widzicie, pomimo tego zmęczenia tym czekaniem, tak, jakby macie jeszcze nadzieję na coś, że przyjdzie. Dziewięć buław. Też niestety karta pasywna, takiego też przeciążenia, zmęczenia tą pasywnością u was obojgu. Bardzo dużo pasywności dzisiaj w tym lustrze. Brak działania, żadnych kart nie ma aktywnych, energicznych kart działania. Nie ma takich kart tutaj. Teraz co wasz partner zamierza i myśli? Wow, znowu mamy tą samą kartę, zaraz Wam wytłumaczę. Czyli tak, królowa buław, jesteście dla niego królową buław, pełną seksapilu, atrakcyjności, pełną chemii, przyciągania. No, bardzo mu się podobacie i on być może w zamiarach, w swoich planach pragnie mieć z Wami piękne, intymne momenty, seks, dobre chwile. Tutaj piękną seksualność przede wszystkim, ale on jest również zablokowany. Osiem mieczy to jest ta karta, którą wy mieliście w sercu, on ma w planach i zamiarach. Osiem mieczy to jest ta sama pułapka mentalna, pułapka emocjonalna, pułapka pasywność, brak działania, uwięzienie swoich myśli, swoich pragnień, swoich planów w klatce i nic nie robienie. Tylko czekanie. Więc tutaj oboje dzisiaj macie tą kartę właśnie klatki, że siedzicie w klatce i nie otwieracie jej, nie wyfruwacie jakby na zewnątrz, by realizować swoje plany, marzenia emocjonalne, miłosne, seksualne. Tylko siedzicie w tej klatce i pasywnie czekacie. Tutaj on ma jeszcze królową pentakli, którą na pewno wy dla niego jesteście, czyli widzi w was szansę stabilnego związku, stabilnej sytuacji egzystencjonalnej, finansowej. Widzi was jako osobę zrównoważoną, spokojną, ustabilizowaną i chciałby również tej stabilizacji z wami. Tylko, że tak jak mówię, jest to karta absolutnej pasywności. I teraz, co jest ciekawe w tym lustrze, że macie tutaj te same karty. Te same karty na poziomie na przykład serca. Czyli macie tutaj na poziomie serca wy macie klatkę mentalną, 7, 8, przepraszam, 8 mieczy i on ma to w zamiarach, w planach, czyli pasywność. Zamykacie swoje marzenia, pragnienia w klatce, nic nie działacie, nic nie robicie, by coś rzeczywiście zmienić. I
karta siedmiu pentakli. Siedem pentakli u niego w sercu i siedem pentakli u was w zamiarach. Czyli karta zupełnej pasywności znów, oczekiwania na rezultaty posianych ziaren, jeśli chodzi o waszą miłość. Natomiast absolutne nic nie robienie, absolutne siedzenie tylko i czekanie. Więc i długo trwa, aż się tutaj coś rozwinie. Więc te karty pasywności, ale naprawdę totalna pasywność dzisiaj w tym lustrze, jest tutaj niestety takim, powiedziałabym, nawet negatywnym aspektem w waszej relacji. Teraz, co pokazują karty Lenormanda? Co was łączy? Łączy was chęć spotkania, chęć podróży, chęć przyjazdu, chęć widzenia się, wspólnego spędzenia urlopu. Na przykład, jeśli dzieli was jakaś odległość, tak? Mieszkacie nie w tym samym miejscu geograficznym, nie w tym samym mieście, nie w tym samym kraju, nie na tym samym kontynencie. Być może dzielą was oceany, morze. Tutaj jest chęć zobaczenia się, pokonania tego dystansu geograficznego i wreszcie spotkania. Marzenie o spotkaniu, marzenie o wspólnym czasie, nie wiem, urlopowym, wakacyjnym, wspólnej podróży. To marzenie was łączy. Jest bardzo silne. I co was jeszcze łączy, kochani, w karty Lenormanda pokazują, że być może jest to wasza bratnia dusza, osoba z przeznaczenia. Wierzycie w to oboje, że jesteście dla siebie ważni, że ta relacja jest ważna dla was. Nie chcecie o tym zapomnieć, tego zakończyć. I wiecie o tym, że być może jest to bliźniaczy płomień, bratnia dusza. Dlatego jest to relacja również ciężka. Jest to taki przysłowiowy krzyż na waszych barkach, który również musicie dźwigać, ale z drugiej strony jest ta relacja też dla was święta, bardzo, bardzo ważna, istotna, która coś chce was nauczyć, coś chce wam przekazać i dlatego trzymacie się kurczowo tutaj nadal tej relacji, oboje. Zobaczmy jeszcze, co wasza osoba ukochana chce wam dzisiaj przekazać. Co chce powiedzieć mi partner? A już mam, wypadło mi. Allein die Zeit wird es zeigen. Ok, czyli sam czas pokaże. Sam czas to pokaże. Co rozwinie się, co jest możliwe w waszej relacji jeszcze. Czy ta relacja będzie jeszcze szczęśliwa, czy będzie się dobrze rozwijała. Sam czas to pokaże. Jak widzicie tutaj emocje, które was opływają oboje i to, co jest teraz niewiadome, sekretne, tak? Tutaj pod postacią księżyca, pod postacią nocy, czyli coś, co jeszcze jest pod osłoną nocy. Wszystkie emocje potrzebują jeszcze czasu i sam czas to wam pokaże. Także taka karta to chce wam pokazać, powiedzieć, przekazać wasza osoba ukochana. Dziękuję serdecznie za waszą obecność. Proszę, piszcie komentarze, piszcie, czy ta wróżba z wami rezonuje, czy rzeczywiście jest taka ogromna pasywność w tej relacji, w tym związku, w tym partnerstwie, która przeszkadza w tym, by ten związek się pozytywnie dalej rozwinął, by tak jakby nie pozwala też tutaj wam obojgu ta pasywność rozwinąć skrzydeł i uwolnić się od wszelkich tych problemów, nie wiem, obciążeń, jakichś reguł, silnych kłótni ego, żeby po prostu rozwinąć skrzydła i wyfrunąć, pofrunąć, by to wszystko się pięknie rozwinęło. Jesteście zablokowani. Te blokady i ta pasywność jest bardzo, bardzo dzisiaj ekstremalnie widoczna. Także trzeba pokonać te blokady, by można zrobić następny krok w tej relacji. Dziękuję serdecznie, kochani widzowie, i do usłyszenia już wkrótce.